czas wyłożyć karty na stół i zadać pytanie o uczciwość sektora bankowego. Zapytać o to, dlaczego prezesi banków jeszcze nie siedzą, czy są niewinni, a może powód jest zupełnie inny. Okradanie całych społeczeństw przez banki to nie tylko sprawy kredytów we frankach, ale przede wszystkim tragedie ludzi. Ludzi, którzy odbierali sobie nawet życie, nie mogąc poradzić sobie z tym, jak zostali wydymani, zarówno oni, albo ich firmy, właśnie przez sektor finansowy i bezczynność wymiaru sprawiedliwości. Witam serdecznie. Banki, franki, obłuda i seks w wielkim mieście. Oczywiście mamy piątek, piąteczek, piątunio. A czy może być coś przyjemniejszego niż okradanie ludzi korzystając z ochrony prawa? A gdy sądy zaczynają wreszcie chronić społeczeństwo, to słychać kwik knura odrywanego od koryta. Oczywiście na marginesie, drodzy Państwo, zaznaczę, że jeżeli materiały na kanale sprawiają przyjemność, to oczywiście proszę o subskrypcję. Dlaczego dalej go słyszę? Ale to pewnie głos, który dobiega z ust hipokrytów broniących banków, bo niestety mam wrażenie, że uczciwsze podejście do klienta mają nawet burdele i kluby go-go. Przede wszystkim bankowcy doskonale wiedzieli, że żyje się z okradania ludzi. Przecież bank PKO BP miał w swojej ofercie kredyt Alicja, którym dosłownie okradał klientów, ale to powiedzmy było na mniejszą skalę. Ale było trzeba wymyślić coś innego. No oczywiście frankowicze, kredyty we frankach szwajcarskich. Tylko zanim wylano beczkę gnojowicy na frankowiczów, było wiadomo, że bankowcy bezczelnie i bez wazeliny wydymali swoich klientów. Ale pocieszę Państwa, nadal to robią, więc nic straconego. Drodzy Państwo, portal internetowy Forsal, autorem jest pan Andrzej Preissner. Artykuł celowo sprzed tej największej burzy, czyli 28 lutego 2016 roku. Tak króciutko do niego nawiążę. A dlatego, że pokazuje bardzo specyficzny mechanizm. Wbrew pozorom, problem kredytów rozliczanych w walutach obcych nie dotyczy tylko krajów Nowej Unii. Jeszcze przed Polakami i Węgrami takie zobowiązania masowo zaciągali Austriacy. Niewiele osób wie jednak, że pierwsi frankowcy mieszkają z dala od Europy. Problemy australijskich kredytobiorców z drugiej połowy lat 80. nie zostały potraktowane jako ważna przestroga dla mieszkańców Starego Kontynentu. Mimo tego warto pokrótce opisać sytuację i motywy działania pierwszych frankowców. Zrozumienie przyczyn kredytowych kłopotów Australijczyków nie jest możliwe bez znajomości pewnego kontekstu gospodarczego i politycznego, tłumaczy właśnie pan Andrzej Preissner, ekspert portalu rynekpierwotny.pl. Warto wiedzieć, że w latach 70. pojawiła się tendencja do ograniczania nadzoru nad działalnością australijskich banków. Ten brak nadzoru to już Państwo u nas też znacie, prawda? Czy jego, powiedzmy, teoretyczność, kartonowość, żeby użyć odpowiedniego języka. W każdym razie, wraz z początkiem kolejnej dekady procesy deregulacyjne przybrały na sile. Dlatego liderzy sektora bankowego, między innymi Westpac, Commonwealth Bank, mogły zaoferować kredyty rozliczane w walutach obcych. Walutą kredytową był przede wszystkim dobrze Państwu znany frank szwajcarski, japoński jen, no i oczywiście dolar amerykański. Po wprowadzeniu płynnego systemu kursów w Australii, to był grudzień 1983 roku, wspomniane waluty swobodnie zmieniały swoją wartość w stosunku do krajowego dolara. W Australii też jest dolar, tak na marginesie. Tylko nie ten amerykański.
Zainteresowanie banków i klientów kredytami walutowymi wynikało głównie z wysokiego poziomu rodzinnych stóp procentowych. Dane Australijskiego Banku Centralnego wskazują, że przez prawie całą pierwszą połowę lat 80. stopa referencyjna kredytu w krajowym dolarze przekraczała 10%. Jej maksymalny poziom był nawet wyższy, bo dochodził do 20%. Dzięki wysokim stopom procentowym australijskie władze monetarne chciały poskromić inflację. Znacznie niższym kosztem pieniądza cechowały się takie kraje jak Stany Zjednoczone, Japonia, Szwajcaria. Spora różnica była widoczna jeszcze na początku 1986 roku, gdy zaczęto podawać pierwsze notowania stóp LIBOR dolara i LIBOR dla jena. Zatem trudno się dziwić, że nisko oprocentowane i tanie w zakupie dolary amerykańskie, jeny, czy też właśnie franki, zaczęły wzbudzać zainteresowanie australijskich kredytobiorców. Podobna sytuacja miała miejsce ponad 20 lat później, gdy frank osiągający kursowe minima był postrzegany jako kredytowa alternatywa dla wyżej oprocentowanych walut Polski i Węgier. Trudno znaleźć dokładne informacje na temat liczby kredytów walutowych, które udzielały australijskie banki. Dr Ivan Jones z Uniwersytetu w Sydney podaje, że problematyczne zobowiązania zaciągnęło między 3000 do 5000 Australijczyków. Drodzy Państwo, to pokazuje skalę, gdzie na pewnym etapie problem 1000, 2000, 3000, 5000 osób jest istotny, a setki tysięcy w Polsce, nie będę mówił, gdzie akurat Państwo ma, bo to akurat już Państwo wiecie. Pytanie jest tylko na jakiej głębokości. Tak czy inaczej, okazuje się, i tu również zwracam uwagę na analogię, były to głównie osoby nieposiadające zdolności kredytowej w krajowej walucie ze względu na wysoką stopę referencyjną. Raty kredytobiorców walutowych gwałtownie wzrosły, gdy dolar australijski zaczął gwałtownie tracić na wartości w stosunku do wiodących walut. Czyli obniżenie wartości dolara australijskiego było związane m.in. z kłopotami gospodarczymi Australii, spadkiem cen surowców eksportowych przez ten kraj, no i działaniami na Forexie przez spekulantów. Na początku 1987 roku Australijczycy zadłużeni we franku lub jenie musieli płacić raz tyle za potrzebną walutę niż dwa lata wcześniej. Sytuacja dolarowców była ciut lepsza. Zdesperowani dłużnicy, głównie mali przedsiębiorcy, farmerzy, pozywali banki w ramach indywidualnych spraw sądowych. Wyroki zwykle były korzystne dla banków. Mimo tych niepowodzeń kredytobiorcy walutowi w Australii w 1989 roku założyli własną organizację. I od 1991, kiedy ujawniono listy, które już od spadku notowań dolara australijskiego krążyły między kierownictwem banku Westpac, poufna korespondencja wskazywała m.in., że władze banku zdawały sobie sprawę z ryzyka dla klientów, ale nie podjęły żadnych konkretnych działań. Media poinformowały również o próbach unikania podatku przez australijskie banki. Instytucje kredytowe niekiedy zawierały umowy przez swoje biura w Singapurze, aby skorzystać z preferencji podatkowych, czyli stawka podatku CIT 0 lub 10%, tak na marginesie, nie mającym związku ze sprawą. Po ujawnieniu listów z banku stanowisko australijskich sądów uległo zmianie. Sędziowie częściej zaczęli kwestionować m.in. praktyki związane z naliczeniem bankowych spreadów oraz politykę informacyjną banków. Ze względu na niewielką liczbę osób posiadających kredyt walutowy, władze Australii nie wdrożyły specjalnych rozwiązań dla takich obywateli. Osoby kwestionujące wzrost swojego zadłużenia zwykle zawierały ugodę z bankiem albo dochodziły swoich spraw w sądzie. Niektórzy kredytobiorcy jeszcze pod koniec lat 90. próbowali uzyskać odszkodowanie za kłopoty związane z podpisaną umową. Długotrwałe i głośne procesy sądowe przyczyniły się do pogorszenia wizerunku największych australijskich banków. Tamtejszy sektor bankowy ze względu na ograniczony zasięg akcji kredytowej w walutach obcych poniósł głównie wizerunkowe koszty swoich działań. A u nas, no drodzy Państwo,
U nas banki swój wizerunek traktują, widać, chyba nawet gorzej niż papier toaletowy. Choć ten ostatni jeszcze ma jakąś wartość. I powiem Państwu lepiej. Prezes PKO BP dla Rzeczpospolitej powiedział 16 listopada 2021 roku. PKO Bank Polski 16 listopada przesłał nam stanowisko w tej sprawie. W swojej działalności bank kieruje się zarówno interesami klientów, jak również akcjonariuszy i dba o stabilne oraz bezpieczne zarządzanie powierzonymi środkami. Jesteśmy też zobligowani do traktowania w równy sposób wszystkich kredytobiorców. Stąd podjęte przez nas w ostatnich tygodniach kroki. Wezwania do zapłaty w stosunku do osób, które pozwały bank w sprawie kredytów w franku szwajcarskim. Działania te są konsekwencją pozwów i obecnej linii orzeczniczej sądów. Zwracam uwagę, że chodzi o pozwy, gdzie banki pozywają klientów o tak zwane bezumowne korzystanie z kapitału. I no jak można podejść do takiego oświadczenia banku? Tak to niedawno nikt nie rozbawił. Widać, jak prawdomówny jest prezes banku. Zresztą, zwracam uwagę, pan premier też jest byłym bankowcem, więc to może sporo wyjaśniać. W każdym razie, umowa zawarta z PKO BP, w ramach której kredytobiorcom udzielony został kredyt Alicji, a to przypominam panu prezesowi, bo to już musi pamiętać, jest nieważna w całości. A bank ma zwrócić wypłaty dokonane ponad kapitał udzielonego kredytu. To jest tylko i wyłącznie jeden z wyroków sądu. Jest to sąd apelacyjny w Szczecinie, czyli mówimy o prawomocnym wyroku. Okazało się, że sąd uwzględnił apelację kredytobiorców. Ludzie ci pożyczyli 90 tysięcy złotych. A łączny koszt kredytu wyniósł ponad 400 tysięcy złotych, czyli ponad 4 razy więcej niż wartość samego kredytu. I tę sprawę opisuje pan Krzysztof Sobczak na portalu prawo.pl. Aby się troszeczkę zgłębić, nie być gołosłownym, a państwu nakreślić, o co tam chodziło. Kredytobiorcy w 1997 roku pożyczyli z banku 90 tysięcy złotych. Po 19 latach spłaty rat w łącznej wysokości 206 tysięcy złotych w dalszym ciągu do spłaty pozostawała im całość kapitału, czyli te 90 tysięcy, oraz dodatkowo skapitalizowane odsetki 120 tysięcy złotych i łączny koszt kredytu wyniósł więc ponad 400 tysięcy złotych. Jak pisze pan Krzysztof, zaciągnięty przez konsumentów kredyt oferowany był przez bank PKO BP pod nazwą handlową Alicja. Poprzez mechanizm spłaty niskich rat, obejmujących jedynie część odsetek, miał w teorii ułatwić finansowanie celów mieszkaniowych w warunkach inflacyjnych lat 90. W praktyce niespłacone odsetki były dopisywane do kapitału, co zdaniem rzecznika finansowego, który wspierał kredytobiorców, w wielu przypadkach uniemożliwiało wręcz spłatę zobowiązania wobec banku. Zawarty w umowie sposób ustalania wysokości raty kredytu powoduje, że klienci pomimo regularnych płatności z tytułu umowy wciąż nie mają perspektywy całkowitej spłaty kredytu. Istotne jest, że sąd stwierdził nieważność umowy, podzielając argumentację, iż zapisy w tej umowie zastosowane są nie tylko skrajnie niekorzystne dla konsumentów, ale są niezgodne z prawem. I na to zwracam szczególną uwagę. Sąd stwierdził, że zapisy umowne były niezgodne z prawem. I to orzeczenie stwarza szansę dochodzenia swoich praw dla innych posiadaczy tego typu kredytu, mówi profesor doktor habilitowany Mariusz Golecki, czyli pan rzecznik finansowy. I ja Państwu powiem więcej. Ja nie twierdzę, że prezes banku PKO kłamie. Tylko dam dobrą radę. Jeżeli mijamy się z prawdą, to kultura nakazuje jej się ukłonić. I wrócę dalej. No, jeżeli bank oświadcza, że linia orzecznicza, na którą się powołuje, wymaga od niego takiego działania, to ja przypomnę tylko jedno. Zdecydowana większość, 95% wyroków, chociażby w samym październiku tego roku,
czyli 2021, gdyby to ktoś oglądał później, była korzystna dla frankowiczów. Zazwyczaj sądy stwierdzają nieważność umowy kredytowej, tylko w pojedynczych przypadkach zapada decyzja o odfrankowieniu kredytu, czyli o przewalutowaniu go na złotówki po kursie z dnia zaciągnięcia. I element niezwykle istotny, gdzie banki próbują wmówić, że to kredytobiorcy są sami sobie winni. To co? Nagle każdy sędzia jest idiotą? Czy próbuje się wmawiać im, że nie wiedzą, na jakiej podstawie wydają wyroki? A teraz chamska reklama. Jeżeli zastanawia Państwa, co zdarza mi się robić po godzinach związanych z kanałem Prawem na Lewo, u góry pojawia się odnośnik. Proszę śmiało wchodzić i odpowiedzieć w komentarzu pod filmem. Z zawodów na literę K. Miałem już odcinek pod latarnią. Kim zostałem w tym filmie, który Państwu proponuję? I ewentualnie w jakim zawodzie mógłbym pracować? Przecież to dowodzi jednego. Najpierw w takim razie bankowcy manipulowali klientami, a teraz za wszelką cenę usiłują manipulować poprzez media wymiarem sprawiedliwości. Usiłują udowodnić, że oni padli ofiarami systemu. Notabene systemu, który sami stworzyli. A w sprawie korzystania z kapitału bezumownego, no, skoro bank pisze, że traktuje wszystkich tak samo, prawda? Pan prezes tak stwierdził. To ja przypomnę wyrok innego banku. Myślę, że pan prezes też go będzie znał, bo to są głośne sprawy. Bank ING przegrał z frankowiczami. Kredytobiorcy muszą zwrócić tylko kapitał i to jest świetne określenie, którego użyła radca prawny Karolina Jabłkowska-Byrska. Frankowicze mają zwrócić bankowi tylko to, co pożyczyli. A żadna opłata, wynagrodzenie za korzystanie z kapitału się bankowi nie należy. Zapadł przełomowy wyrok sądu w tej sprawie. ING Bank Śląski opłaty za korzystanie przez kredytobiorców z kapitału po unieważnieniu umowy nie ma prawa żądać. Sąd już dwukrotnie w tej sprawie uznawał, że żadna opłata z tego tytułu się nie należy, ponieważ brak jest w prawie polskim tego typu roszczenia. A nawet gdyby istniało, byłoby sprzeczne z dyrektywą 93/13, unijną oczywiście, dotyczącą ochrony konsumentów. I mało tego, na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów jest pełno takich wyroków jak ten z Białegostoku. Więc powiem więcej. To nie tylko prezes banku PKO BP jest tak bardzo oderwany od rzeczywistości. Kurczę, jak to ładnie brzmi, nie? Ale normalnie, drodzy Państwo, to powiem to w takim prostym języku, może mało parlamentarnym. Chciałbym tylko przypomnieć, że pierdolenie głupot jest jeszcze nie ujęte w kodeksie karnym, więc nie jest przestępstwem, ale szkodzi na zęby. Były szef banku Raiffeisen o swoich klientach dziś mówi, chcieli kredytów, dzisiaj udają naiwnych. Chyba lepiej być tak naiwnym niż skończonym hipokrytą. Bo nie wierzę, aby o sprawie banków australijskich pan prezes Raiffeisena nie wiedział. A jeżeli jakimś cudem nie wiedział, to kurczę, drodzy Państwo, może by to sporo wyjaśniało. Bo to by świadczyło o jednym. Jakie kwalifikacje należy mieć, aby zostać prezesem banku? I myślę, że określić to można jedno. Poziom skurwysyństwa musi być odwrotnie proporcjonalny do zasobu wiedzy. Przynajmniej takie można odnieść wrażenie, obserwując metody, którymi usiłują dyskredytować swoich klientów. I nie dziwi mnie w takim razie to, o czym pisze Rzeczpospolita w artykule PKO Bank Polski kontra Frankowicze. UOKiK sprawdza, czy bank nie zastrasza klientów. I dobrze, że wziął się za to UOKiK.
było masę negatywnych komentarzy pod artykułami, gdzie prokuratorzy mają zacząć wspierać klientów banków. Nie wnikam w wojnę na linii Zbysiu Mateusz, bo to nie nasz problem, tak jak zawsze mówię. Jeżeli dwa psy gryzą się o kość, to nigdy nie widziałem, aby kość brała w tym udział. Tak czy inaczej, widać jedno. Bank powinien być instytucją zaufania publicznego. Nieważne, czym motywował się klient, biorąc kredyt na warunkach, które okazały się niezgodne z prawem, ale które zaproponował bank. I ja tak naprawdę widzę jedno. Bankierzy, zamiast przyznać się do wydymania ludzi, czyli właśnie ten seks w wielkim mieście, bo to nie była jedna osoba, a tysiące, czyli bankierzy, zamiast przyznać się do wydymania ludzi i spróbować poprawić swój wizerunek, zachowują się, i myślę, że jedynym sensownym porównaniem będzie, jak gwałciciel, który narzeka na ofiarę gwałtu. A to, że dupa za zimna, a to, że cycki za małe. No, przepraszam, ale do tego poziomu sprowadzili dyskusję nie dziennikarze, ale ci wielcy eksperci świata finansów, będących prezesami banków, chwalących tak bardzo firmy windykacyjne. Więc jeżeli finanse sprowadzamy do chyba najbardziej oczywistego elementu, próby stworzenia niewolników za wszelką cenę, tylko że z tych niewolników stworzy się z ludzi najmniej poradnych i zarazem najbiedniejszych. A w takim układzie, drodzy Państwo, przy piątku i takim temacie, to można powiedzieć jedno. Oczywiście, Państwa zdrowie. Proszę oczywiście o komentarze. I tym optymistycznym akcentem tradycyjnie zapraszam Państwa na wtorek. Trzymajcie się gorąco.